Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nitek, witam was na zapisie offline ze streamu, który miał miejsce któregoś dnia na hitbox.tv/Nitek, gdzie streamuję. Bardzo często, zazwyczaj w godzinach wieczornych i was oczywiście serdecznie zapraszam tam na hitbox.tv/Nitek, linki znajdziecie też do fajnych miejsc w sieci, gdzie gram pierwsze skrzypce. Poza Brothers, w komentarzach... W odnośnikach na samym dole. Pode mną jest też czat, tam są osoby, które brały udział na żywo w nagraniu. Ale no akurat wy to nie jesteście. Przed wami Samorost 3, trzeci projekt z cyklu Samorost. Pierwszą część możecie zagrać za darmo w przeglądarce. Druga jest do wyhaczenia za mały hajs właściwie na Steamie. Tam gdzieś linki chyba też wam wrzucę, więc powinniście wszystko mieć. Jedziemy z koksem, bo tutaj już czekamy, gadamy i jedziemy z Samorostem trzecim w takim razie. Dzisiaj graliśmy też Samorosta drugiego na streamie i było fest śmieszny. Jest znowu ten pies parówka, ale patrzcie, jak ładnie zcieniowany jest. Jakie króliki fajne. Czy ja mogę królika dotknąć? Okej. Coś to... jaki tutaj high-tech już jest. Ale... Okej, mamy trąbkę. O Jezu, wow, patrzcie, mamy ten. Zoom out, zoom in, tak? Ja, zoom out, zoom in. Robert, spoko, na maila jakbyś mógł, wiesz tam, kontakt. Będzie super. Jakby co, jak się nie potrzeba, to przyjmę. Tak powstał dubstep. Dobra, co, mamy trąbeczkę i mamy nóżki. O, już można się przemieszczać w dowolne miejsce na ekranie. Króliczki uciekają do norki. Może jakiś achievement będzie. Zaprowadź 10 królików do norki. No i co, i teraz jest pusto i się nic nie animuje. Dobra, czekajcie, pogłaskałem psa. Upsikał drzewo znowu. O, tu można wyklikać wszystkie pyłki. Wyklikamy, tam jakiś dzięcioł jest. Czekajcie, wyklikamy, może jakieś achievementy powpadają. O nie! Jest achievement! Kwiaty! Ha! Wiedziałem! Jaki lekki spoiler. Dobra, weźmy dzięcioła do wora. Nie ma. Można posłuchać trąbką, poczekajcie. I co, jak to się obsługuje? Trąbkę muszę nacisnąć? Okej. Okay. Tłuste bity dzięcioła. Dobra, idziemy w prawo. Na razie nie wiemy, o co chodzi. Jest trąbeczka. Nice. Dobra, tutaj na dół można zejść. Przesunąć głaz można chyba. Albo tylko wzdygnąć. Jaka kozica wyskoczyła. Świecąca. To jak teraz Harry'ego Pottera chyba. O, tu jesteś, wiem, machasz mi. Poczekajcie, czy coś tu jest. Tutaj jakaś świecąca skała. Patrzcie, jak gra hasa sobie, widzieliście? Jak delikatnie. Okej, okay, poszedł sobie. Czy coś tu jest do roboty? Okej. Okay. Dźwignię. Tadeusz, wajchę, przełóż. Trochę wyżej. Że mi to coś da w ogóle, przecież... A, uderzyliśmy w to. A, jest, okej, widzę, tu jest rozwalony ten bambus, dobra. Uwaga. O Jezu, weź to tutaj. Pięknie. Ale to za mało pary. To coś by trzeba tu przymocować. Albo... O, właśnie tak. Pięknie, jeszcze raz. Ale jestem w ogóle samorostem drwalem. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to zadziała. Pięknie! Ojej! Zrobiliśmy sobie ścieżkę, tylko po co? Na razie nie mamy tutaj... Jojojo! Dostaliśmy trąbkę i co? I na razie nic nie ma. Okej.
Można bambusem tu podrygać. Okej. Okay. A bez psa żeśmy tak poszli. O, wow. Dziad Borowy w ogóle. Spoko. A psa. Ciekawe czego szuka. Pewnie zgubił narkotyki z poprzedniej części. Ja się schowam tu w krzaki, czekajcie, to można kliknąć. Muchy wywabić. On coś tam szuka. Tu jest ptak na pierwszym planie. Czy my tu coś mamy? O, można coś posłuchać. Jak w Loom, LucasArtsu. Hatifnaty, o mój Boże! A okej, okay, jaki tutorial jest. Muszę ciągnąć grzyby. Graj im pięknie. Nie da się im zagrać. Pięknie, zasadziliśmy ziarno. Fest. Spoko, rower. Ja, pięknie. O, jest tu stary grzybiarz! Widzieliście, on z grzyby na wywar bierze, bo on ma Wigilię teraz, bo to jest rok świni i on tam ma dopiero Wigilię teraz i zbiera grzyby na grzybową. Ale z festu rodziwa gra, ja nie mogę. I co teraz? To jest coś ciekawego jeszcze do przejścia. Ty patrzcie, dasz mi grzybka? Co ty masz, kosę? Co on struga grzyby teraz? Daj grzyba. Kozik. Ale nie chcę mieć kozika. Ale coś mi dał. Okej. Jojojo. Co my tutaj mamy? Mamuty. Co ja mam tutaj zrobić? O co chodzi w ogóle? Macie jakiś pomysł, drogie czaty? Wywar z grzyba. Obrzezaj z grzyba. Masz młody, spróbuj. Ale co my to mamy zrobić teraz? Ty, on się tu zanimował. Poczekajcie, może zapoluję na świnie. Okej. Okay. I co mamy teraz? Prosiaczka nieżywego. A tutaj możemy zrobić połów ryb. Poczekajcie, co historię robimy. Nie wyszło mu. Czekajcie, a tutaj Far Cry Primala teraz robimy. I wrzucimy tutaj mamuta i tych. No ale weźcie go tam kilim, czy coś. Może łosia. Biegnie. A może grzyba. Patrzcie. Wandale! Wandale. A, bo oni są głodni, ty. To teraz co? Może świnkę tutaj? Nie, świnka do nich nie przyjdzie. Nope. To też nie to. To nie zadziałało. Ty, ale mamy już martwą świnię. I co teraz? Martwa świnia, może teraz ognisko? Czekajcie. Podpalił strzałę, pięknie.
I co na mamuta teraz myślicie, że coś da radę? Nie. Jeszcze raz podpalimy mnie. Myślę, że upierz zabitą świnkę. O, jest pięknie. I co teraz? Wezmę sobie? Nie, jeszcze nie. Czekajcie, jeżeli on odpali tą strzałę, to może teraz Jelonka zapoluje chociaż. The Hunter! O, skubany, uciekł. Może musi się wzmocnić grzybem w takim razie. Wszyscy mają problemy z grzybami w tej grze. Widzę, że oni na detoksie ostrym są. Dobra, mamy świnkę. Daj ze świnią ognisko może, czekajcie. To, ale poczekajcie, ze świnią, dobra, ale tutaj było, nie? To już mieliśmy. Daj ze świnią ognisko może, upierz zabitą świnkę, łucznik, świnia, ognisko. Łucznik, świnia, ognisko. Ty, ale to już jest, łucznik, świnia... Yubi. A jak to się stało? Ty, dobra, zjedli coś, to już mamy. Okej, okay, zjedli świnie. Są zadowoleni. Dobra, mamy tutaj już target jeden uzyskany, okej. Okay. Dobra, jedna karta czysta. Do widzenia. Co teraz? Musimy upolować resztę zwierzaków. Poczekajcie, bo teraz tak, jak łucznik... A może ten, kurczę, na grzyba będzie łowił rybę na przykład. Czekajcie, a teraz tu może być tak, że... Nie, tu jest tylko gibong się zrobił. Mamut to też nie bardzo. Czekajcie, może oni co palą dzidy? Nie, oni też podpalili dzidy. Nie, to tak nie działa, to musi być bezpośrednio w sąsiedztwie, dobra? No ale rzućcie to! Może teraz tutaj... O! Patrzcie go! Ja! Fest! Aśmy go złapali! Pięknie! Co, pieczemy teraz mamuta? Tak jest, różowiutki, pyszniutki. Oni już tu czekają. Bardzo proszę, już dwa. Jeszcze zostało nam polowanie na jelenia i polowanie na grzyba, na rybę. Świnie i grzyby, nakarm łosia grzybem. Naprawdę mam nakarmić łosia grzybem? A fest. A zdupił! Już się wkurzyli na grzyba. Jeszcze raz. Czekajcie, to może niech ich nie goni. O. Szama jest. Przyćpał. Dobra, mamy go. Mamy go. Jest zatruty łoś. On ledwo dycha. I co teraz? Do jeziora znowu. Fuchę. Jaka strategia w ogóle ludzi pierwotnych. Pięknie, zaorany również. Smażymy. I zostały nam ryby. Ja mówię, że rybę to na grzyba złapiemy chyba. Dobra, zostało nam... Zostało nam... Patrz jak on tam ubiera te grzyby jeszcze dalej. Myślę, że tego nie widzimy. A my łakniemy tych grzybów teraz. Nie, 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 weźcie! Kurczę, nie niszcie. Dobra, i jezioro. A, wiedziałem, że przynętę z tego skrawci. Pięknie. O kurde, oktopusi! Ja, to chyba nie tak. Nie można jako nich z dzidą, nie? Nic. No co, na grzyba łapiemy oktopusy. To teraz jak to tutaj zrobić? Łucznik sobie nóżkę obmył. A wy co tam porobicie, ciekawego? Hej, Grajmek, hej. Kąpają się. I tyle. Dobra, to co? To musimy jakoś zaorać tego potwora morskiego. Tylko jak to teraz zrobić? Może trzeba grzyba przysmażyć jeszcze. Łucznika z prawej może zaatakuje? To bardziej być dzidami, a nie, poczekajcie. Ale nie, bo to chyba nie działa w tę stronę, bo to chyba działa tylko w pojedyncze te przypadki, poczekajcie. Nie, on tu chyba nie zadziała to. Nie. Nie. Nie, coś z tym grzybem jeszcze, czekajcie, może da się grzyba przysmażyć. Nie, bo to nie działa, to chyba jest tylko w obrębie dwóch kart, wiecie? A może, czekajcie, a co on zrobi przy ognisku? Czy on też na przykład przysmaży sobie tutaj? Nie, nic.
Myślę, że on może grzyba przysmaży jeszcze, żeby na przykład oktopusy się struło albo coś. Zaraz zobaczymy. Teraz damy tak. Okej. Okay. Jesteśmy na dobrej drodze. Robak wyszedł. Widzieliście? Pięknie! I robaka mamy teraz. To teraz od razu oznacza to, że będziemy łowić już nie ośmiornicę, tylko jakąś dorodną zimną rybę. Pięknie! Piękna rybka. Jest już nasza. Zimna ryba ostro, więc ją szybko tutaj ogrzejemy i pięk. I zrobiliśmy zagadkę. Ładnie. Nawet w niedługim czasie. Jupi! Jupi! Dało się. Ja cię i urodzili dziecko, bo się najedli, widzi. I po zagadce. Dawaj, kozika. Nie mam. 500 plus. Okej, mamy kozik. Dziękuję. Tylko nie wiem, po co mi ten kozik. Co, mam teraz grzyby własne pozbierać? A muzyka jest fest. Okay. Widzę, żebyśmy mogli jeszcze coś porobić. Nie, tu posłuchać tego, ale to jest to samo, nie? Nie, to już mamy. Dobra, to idziemy dalej, zobaczymy, bo nie wiem w sumie, do czego nam ten kozik. Dzięki za lifehack. Jutro lecę z pieczarką do kałuży, żeby zdobyć ośmiornicę. Bardzo cię proszę. Polecam się na przyszłość. Dobra. Czekajcie, jeszcze mamy drugą stronę. Pójdziemy w drugą stronę. Te wszystkie zbiegły, widzieliście? Wow. To faktycznie to są samosiejki chyba, a nie samorosty. Dobranoc, RGX, cześć. Zapowiada się lepiej, no, zapowiada się fest dobrze. A tu coś pływa w bajorze. To pewnie ta ośmiornica. To jakiś węgorz chyba, z Węgorzewa. To jest... To może grzyba zetniemy. O, można posłuchać, czekajcie. Szyszkomora! Szyszkomora. To jest tajny statek kosmiczny. Area 51. I co tam? Jo. Jo. Trolelelele. Jak w Men in Black 2. Fest. I co teraz? Nic tutaj nie ma, dobra, idziemy. Idziemy do domku. Ty, bo tu jak to... Naciskam bajoro, to się ten, to się pokazuje ten. Czy coś możemy zrobić jeszcze? Okej. Okay. Ale urodziwie tu jest. Książeczka do czytanka. Ja! Co to mamy? Pamiętniczek. Były trąbki, w które dymał wiatr i tutaj z jakiegoś kłaczka w kosmosie powstał super mega kraken, który zaatakował zieleninę brokułów, tutaj zjadł planety, bo to był niszczyciel światów. I tutaj jacyś ludki grały w trąbki na wielkiej górze i zobaczywszy krakena, wszyscy uciekli do starego człowieka z ulem na głowie, który czesał swoją niezbyt bogatą brodę, patrząc przez swoje wielkie okulary.
skonstruował wtedy wielkiego robota, któremu drałował tutaj trepanację czaszki, zrobił i wtedy znalazł kłaczek i zaczęli dymać do tego kłaczka, tymi trąbkami przyszły złe duchy i z tego kłaczka pojawiły się jakieś zapachowe rzeczy ze znakiem śmierci, więc odnosili go do robota i robot wtedy wstał i pochwycił wielki miecz, podczas gdy z butów niczym w Downwellu wyrosły ognie piekieł, ruszył niczym rakieta w przestrzeń kosmiczną, działając tutaj w brzuch Krakena i szatkując jego macki i kończyny. Kraken ściekł sobie Kraken! I on tutaj zadał cios śmiertelny, rozczłonkowując Krakena na mielonkę. Mnichy z trąbkami cieszyły się tak bardzo, że dosiadły swoją metalową pchłę o trzech oczach i prysznicach i ruszyły na księżyc, gdzie zakopali czarną materię z robota i zostawili też robota na wieczne potępienie. Na czarnym księżycu innym pchełka metalowa przybiegła i schowali wtedy czarną materię, gdzie zaczął wysiadywać ją starzec w kapeluszu, który wygląda jak trochę hiszpańska inkwizycja. I odlecieli na pchle, zostawiając starca z polem siłowym dookoła głowy na swoją planetę. Taka była historia Samorosta trzeciego. Dobrze, więc mniej więcej wiemy, że leci w naszą stronę gigantyczny kraken. O mój Boże, a to co to kliknąłem? Nie wiem, co to kliknąłem, jakaś zagadka. Ale skąd ta zagadka się wzięła w ogóle, nie wiem. Jakiś tutaj mam podręczny menu zagadek, czy jak? Nowa bajka na obrazy dziecka. Cześć, do Shifu, hej. Historia 10 na 10. Dobra, czekajcie, to jest jakaś zagadka, ale nie wiem w ogóle skąd ona się wzięła i do czego ona jest. Tam Mr. Geo, nie wiem, bo tam rozumiem, że grałeś, to nie za szybko mi rzucaj podpowiedzi, bo to wiesz, nie chcę, żebyś rzucał za szybko podpowiedzi. Cały urok polega zabawy naszej na tym, że nie mamy podpowiedzi. O! Popatrzyło na mnie jedno oko, jak ja to zrobiłem w ogóle z tym. Takie randomowe szczęście troszeczkę. Pchła latała na LPG, no tak, latała na LPG z pierwszej części, na morświnowym, wiecie czym. Pięknie! Nie wiem w ogóle, co to za zagadka jest, ale coś otworzyłem. O mój Boże, jakieś schematy naszego samorosta, w naszym samoroście, który ma plamy z kawy, którą piłem rano, myśląc o tym, co dzisiaj będę robił. Okazało się, że słońce afektuje kwiaty, które rosną na drzewie i siedziałem kiedyś przy naszym teleskopie i wypatrzyłem dziwną planetę. Wtedy śniłem o ufoku poruszającym się w cebuli z trąbką, która wypuszczała bombki i można było też przeczytać tutaj książkę, to są takie protipy, można było posłuchać. Aha, bo to są podpowiedzi w ogóle. Dobra, to ja podpowiedzi mnie nie interesują, bo to widzę, że to chyba książkę typów wyciągnąłem. Dobra, nie chcę tego. Wiesz, gdzie to się zamyka? Bo jakieś książkę podpowiedzi otworzyłem. Tak to wygląda. Widzicie, teraz wszyscy będą wiedzieli, że z cheatów korzystałem. Dobrze, że więcej historii nie przeczytałem. No właśnie. Dobra. O! Kliknąłem w pierzynkę. No i faktycznie, to były spoilery, to była wielka księga przypowieści chińskich. Wszystko się sprawdza. Śniłem o wielkim cebulowym potworze, czy kosmicie, który leciał. Juhu! Okej, przyśniłem, ucieszyłem mocno, że ufoka ten zobaczyłem. Tam coś jest z góry? Aha, może trzeba iść dopiero, żeby się odblokowały... O, tak faktycznie tak jest, że trzeba iść tam, żeby się odblokowały kolejne jakieś funkcje. A, mogę przesuwać coś, dobra. Tu jest jakieś pokrętełko. Zoom out, tak? Czekajcie. Tu? Wypatruję planet. Do czego jest to suwadełko? Ale nic nie widać. O, jest coś! Zoom out jest, dobra, zoom in. To jest ten, to jest Huba, planeta Huba z dwójki, nie? To było, byliśmy tam. Czy są jeszcze jakieś inne obiekty? Nic tu nie widzę, ale jest jeszcze jakaś wajcha tam. Okej, okay. Popatrzymy przez inną dziurę.
O, coś leci. Co to? No nic, to chyba krąży jakiś księżyc wokół jakiejś planety. Czy on tam zmierza może? Nie wiem, bo tak nie widzę. Ty zmalał chyba. To będzie lądował. Albo i nie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedną sprawdzimy dziurę. Hop. Hop. Znowu jestem śpiący? Takie to było w ogóle ten, że się zmęczyłem patrząc przez teleskop. Jest coś. No, mamy coś. Jaszcząb. No nic więcej tu nie ma na razie. Dobra, ale śnieliśmy o latającej cebuli. Może to jest jakiś ten. Może teraz przyleci w takim razie, zobaczmy. Tylko, że on ziewnął, to może jeszcze raz pójdziemy w Kimano. Czy coś się zmieni teraz? Da się w Kimano? No poszedł znowu spać. Chciałbym latać w cebulowym statku, ale nic nie ma na razie. Kozikiem cebulę odciąć? Zaraz zobaczymy. Nene. Ne. Ty, czekajcie, poszliśmy jakąś inną ścieżką tutaj. Co tu jest ciekawego? Ty, tu jest ścieżka w ogóle jeszcze. Patrzcie. Jest, tu na dół można zejść. Okej. Okay. Chciałbym mieć cebulę. Co mi powiesz? Żeby mieć cebulę, musisz mieć dwa składniki. Kopułę. O Jezus Maria, w kopule, siodełko, nadajnik i kopułę. O i znowu jest ten jelonek przyszedł. Dobranoc Zajs, dzięki serdecznie, hej. Coś się stało tutaj oprócz tego? A, nie chcę, da się skacać, kurde, nie chcę, bo nie chcę, żebyście gadali o tym samym. A, mamy tu zoom out, jeszcze mamy, zapomniałem o tym zoom aucie. Mhm. Dobra. To jest lampeczka. Czy możemy coś tu zabrać? O, koneczek. Posłuchajmy. Uuu, chrobaczek przyszedł. O, co to? Wygląda jak wielkanocny indyk amerykański. A to butelka jest, tak? Trzeba przeciąć butelkę, okej. Okay. Tak, butelkę trzeba przeciąć, tak wygląda. Albo to? Nie, to butelkę. No, czekajcie, kozik wyciągniemy. Pięknie. Co? Kopułę mamy! Tak! Kopułę do naszego statku mamy! Pięknie! Ha! Dobra, mamy już jedno siedełko i jakąś wanienkę. Dobra, moje drogie YouTube, to byłoby na tyle z samolotem trójki, pierwszy raz z samolotem trójką, resztę sobie sprawdźcie, gdzieś tam kupcie, zainteresujcie się. Fest, spoko, point and click, bardzo ładny, bardzo klimatyczny w ogóle i kwasowo zresztą, jak poprzedni też. Natomiast na dzisiaj to będzie z mojej strony tyle, bo nie mam zamiaru wam całej gry pokazywać, bardziej chcę wam tak
wiecie, zainteresować was tematem. A jak to zawsze ja mam w zwyczaju, więc dzięki serdecznie za uwagę. Ja jestem Nitek, to był stream hitbox.tv/Nitek. Nagranie realizowane na żywo, wy oglądacie akurat na offline, ale zapraszam was serdecznie, we wszystkie linki na dole. Widzimy się przy następnej okazji. Lajkujcie, subujcie, wiecie tam, dajcie śpiewkę. Samorost 3, Nitek, drogie czaty, które znajdują się pode mną. Mieliście okazję poczytać też trochę moich widzów, więc jak widzicie, nie gryziemy. Zapraszam was i do zobaczenia następnym razem. To był Samorost 3. Można powiedzieć, że początek, fest, spoko zagadki, dobre rozwinięcie tematu, zapowiada się całkiem spoko. Powodzenia z grą, a ja się tutaj na streamie nią zaopiekuję. Dzięki serdeczne jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Adie! W rozgrywce właściwej, gdzie jak widać przeciwnika nie ma, ze względu na to, że, no tak jak mówiłem, umowne Fog of War, pod spacją jest chociażby, jest aktywna pauza, gdzie możecie sobie siedzieć i wykminić rozkazy, które chcecie sobie ponadawać, w związku z tym, jeżeli ktoś ma zaciąg taktyczny.